was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy dalej. Podłożymy muzykę, wyrównamy dźwięk, dołączymy intro, pokażę wam również, skąd pobieram muzykę, jak ten program funkcjonuje, jak się w nim ogarnąć. No i zobaczymy, jak to pójdzie, jak daleko uda nam się zabrnąć, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, to zaczynamy, słuchajcie. Więc tak, odpalam program iMovie. Tutaj jak widzicie, już mamy pocięty filmik. Cały ten proces pokazywałem wam wcześniej w poprzednich odcinkach, także jak ktoś nie widział, może sobie obejrzeć. I teraz tak. Pierwszą rzeczą, którą ja na przykład robię, to jest dołożenie intra mojego. Ja to moje intro mam już przygotowane tutaj. Kiedyś jak brałem udział w takim challenge'u, żeby codziennie po prostu wymyślić sobie jeden taki micro commitment, jak gdyby, czyli coś codziennie się po prostu robi, czy tam wdraża w swoje życie i po prostu codziennie się go powiela przez 30 dni. Ja sobie postanowiłem, że przez 30 dni codziennie będę nagrywał krótki filmik i go będę edytował. To nazywało się Fortopia Challenge. Ja już o tym mówiłem w moim odcinku Zarabiaj z laptopa, jak edytować. Czy jak uczę się edytować, tak to było chyba. Więc po prostu na podstawie właśnie tego mojego 30-dniowego challenge'u powycinałem sobie kawałki filmików, tak jak wam pokazywałem teraz, jak edytuję ten filmik na takiej samej zasadzie, i stworzyłem sobie po prostu takie krótkie intro. No i to właściwie chyba tyle. Więc tutaj jak widzicie na tym, tutaj jak widzicie na pulpicie, mam intro short HD. To jest intro short, czyli ten krótsza wersja intra. Mam też dłuższą wersję, której nie używam, bo to troszeczkę jest przynudnawe. Więc teraz tak, ściągam sobie to intro, czyli daję sobie szczałeczkę, pulpit, czyli desktop, intro short. To jest to moje intro. Dobra. Polko dźwięk. Import selected. No i tu jak widzicie, jest to moje intro. To moje intro po prostu sobie ściągam na początek, przed filmik, wiadomo, że jest początek filmiku. I teraz na podstawie głośności dźwięku z tego intra będę po prostu ustawiał cały ten mój odcinek, żeby po prostu osoba, która ogląda ten filmik, nie musiała podgłaśniać, ściszać, bo jest to troszeczkę męczące. Więc ja tak naprawdę na podstawie tego mojego intra będę starał się mniej więcej dopasować po prostu dźwięk. Więc sprawdzam sobie tak. Tu jest taka mniej więcej głośność. Tutaj słyszę, że już ten, jak na przykład mówię do kamery, to jest troszeczkę ciszej. Więc spróbuję sobie podgłośnić. Ja już tak mniej więcej wiem, że tak podgłaśniam mniej więcej na 224%, 200%, zależy jak mówię do kamery, także z biegiem czasu po prostu zauważacie, że macie jakiś jak gdyby schemat tworzenia tych swoich filmików, więc mniej więcej tak to wygląda. Kończy się intro i zobaczymy, jak będzie to współgrało z pierwszym odcinkiem, w którym rozmawiam, czy ten dźwięk będzie w miarę kompatybilny, więc punch and play. Heja, heja. Mamy wolne sobie. Dobrze, słychać dobrze, więc może nawet 200 wystarczy. Pyk. Heja, heja. Dobra, 200, czyli 200. Tu mam trzy te same filmiki z tej samej pozycji, więc ustawiam na 200. Ok. Tutaj jest przejście, tutaj będzie muzyka, wiadomo, wszystko jest wyciszone, pum, 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 wyciszone. Tutaj jest dźwięk trzaśnięcia kajaku, ale ten dźwięk trzaśnięcia kajaku jest ok. Tutaj jest wszystko wyciszone, wyciszone, wyciszone. O, tutaj auto, jak po prostu chodzi silnik, więc tutaj nie trzeba tego podgłaśniać, niekoniecznie jakieś jest to efektowne. I tutaj jak rozmawiamy sobie, jedziemy w aucie, wiadomo, że jest hałas po prostu pracującego silnika, jazdy, my mamy jeszcze kajaki na górze z bagażnikiem, gdzie jeszcze nie zamontowałem takich gum,
pod spód, żeby nie szumiało, więc są te szumy. Zresztą zazwyczaj po prostu jak jedziemy w samochodzie, po prostu nie podkładam muzyki, staram się tylko dopasować dźwięk tak, żeby było słychać i tyle, więc gadamy tutaj. Jedziemy w nieznane. No i wiadomo, że tutaj jest troszeczkę ciszej, bo jak porównamy sobie tutaj, jak... Gramy się i ciśnie. Tak, więc... Podgłaśniam przykładowo do 250 nawet. Idziemy w nieznane. Znane tam gdzie nie byłaś, poczekaj, fura. No, myślę, że 250. I tak po prostu... I tak po prostu się bawimy. Jak widzicie tutaj ten dźwięk... Ten dźwięk pokazują się takie żółte kropeczki, później jak się zwiększy do góry, to nawet czerwone i to już wtedy definitywnie w tym programie iMovie musimy unikać po prostu tej skali, żeby ona nie poszła aż na czerwone pole, bo zauważyłem też w pierwszych odcinkach, jak edytowałem, później wrzuciłem na YouTube'a, że po prostu ten dźwięk był straszny, krzaczył się, ale już tego nie cofałem, bo... Bo chciałem, żeby ludzie widzieli proces ogólnie edycji, proces nauki edytowania i jakiegoś tam rozwoju, także nie przeszkadzało mi to. Więc ja sobie tutaj ustawiam na 250, już wchodzi na to żółto pole, ale... Lepiej zacznij już medytować. Może troszeczkę za wysoko. Właściwie tym, widzicie, tym wykresem tutaj na dole, można sobie też wzrokowo jak gdyby dopasowywać... Dopasować skalę tego, głośność tego dźwięku, muzyki, rozmów, także to trzeba po prostu próbować i se kombinować po swojemu. Ja cię za kondora. Edytować teraz. Patrzcie, jeszcze można robić takie motywy, że na przykład patrzcie, tutaj na początku mnie nie słychać za bardzo. A tutaj, jak widzimy na wykresie, Sylwię od razu słychać bardzo głośno, czyli zanim Sylwia zaczyna mówić, tutaj, ucinam sobie ten filmik i tutaj podgłaśniam go sobie nawet do 400. Nawet do 400, na maksa, gdyż widzicie, skala na skali nie pokazuje się żółty ani czerwony kolor, więc ciągle powinno być ok. Tutaj przy trzaśnięciu drzwi, widzicie, pokazało się czerwona kropka, no ale nieważne. Mam przygodę z miarę, dlatego już musisz się skoncentrować. Ja ma dyk. Lepiej zacznij już medytować teraz, lepiej zacznij już medytować teraz, zanim się wydupcie z domu. Może mnie nazwać. Dupcie z domu. I tutaj znowu utnę. I znowu podgłośnie, żeby mnie było bardziej słychać, bo coś tam też gadam jakieś pierdoły. Domu. Może mnie nazwać kondora. To jest kupa z tym jak kondor. No i idziemy dalej. Tutaj Sylwia gada. Też podgłaśniam. Fokoldra mnie. Dobra, to się słuchaj dobrze. Tutaj dam na 400, bo widzę, że jestem... Z górki to idę powoli. Żeby też sobie było słychać. Tutaj ja jakieś tam się wygłupiam. Że 200 będzie dobrze, więc mogę już zaznaczyć wszystkie, patrzcie, dać na głos i ustawić na 200. Jak się wzmagał? No dobra, i teraz tak, dźwięk mniej więcej mamy wyrównany. Ja, żeby skończyć już ogólnie ten filmik i żeby proszę ja was zacząć szukać przede wszystkim muzyki i ją podłożyć, dokładam jeszcze swoje logo na samym końcu. To jest importuję je,
przeciągam sobie na koniec. Nie chcę, żeby szło z góry do dołu. Wolę sobie to zmienić. Więc zrobimy tak. Już pokazywałem wam, jak to robić. Także to już po prostu wiecie, o co chodzi. Dokładam sobie tutaj moje te pyknięcie, z którego często korzystam. I właściwie tak mogę zakończyć ten odcinek. On ma 9 minut 39 sekund. Czasami po prostu w tym momencie idę, biorę kamerkę, siadam przed tą moją YouTube'owym stolikiem i po prostu dokończam. Życzę wszystkim dużo szczęścia, miłości, radości i to, co jest najważniejsze. I tyle. Jeszcze na samym końcu, teraz na przykład wziąłbym tą kamerkę, poszedłbym tam, zainstalował, może coś bym tam chciał jeszcze dopowiedzieć i w tym momencie wyłączam, przychodzę tutaj, włączam kartę, ściągam sobie ten ostatni kawałeczek, wrzucam go na koniec, na końcówkę, pyk i jest, i by było tyle. Ale ten odcinek akurat zakończę tak, już nie będę cudował. Także teraz tak, dołożę napisy, titles. Ja wykorzystuję właściwie we wszystkich odcinkach tą opcję na samym początku, pyk. Więc to jest seria Ucz się edytować, więc piszę ucz się edytować, pyk. I zaczyna się moje intro. Zacznę. Patrzcie, odpalam. Ucz się edytować, odcinek 7. Odpala się moje intro i jeszcze przed intrem i przed tą, tutaj zanim zaczyna mówić, zawsze wykorzystuję ten motyw i ten odcinek nazywa się Znowu utopiłem drona. Tu można sobie ustawić czcionkę. Ja ustawiam na 168 zawsze. Znowu utopiłem drona. I taki uśmiech zrobię z okiem mrugającym. I apply. Teraz kończy się intro. I tutaj też ja zawsze sobie biorę ten swój battle cork i na końcówce, tak jak sobie lecę, widzicie tutaj tym paseczkiem, właśnie z tym battle cork audio dźwiękiem, przytrzymując lewy klawisz myszy, zastanawiam, po prostu wybieram moment, w którym on ma się pojawić, więc wykorzystuję to po prostu w momencie, kiedy się kończą napisy, czyli tutaj, pup, puszczam, patrzę, jak mi to wyszło, pyk. Dobra, więc mam praktycznie cały odcinek już zrobiony, utworzony. Teraz pozostaje mi tylko znaleźć i dołożyć muzykę. Ja do szukania, pobierania muzyki wykorzystuję Epidemic Sound. Płacę za to 13 euro miesięcznie. Tam jest opcja właśnie, że ich muzykę można wykorzystywać publicznie, można publikować na YouTubie, natomiast jeśli chciałoby się z niej korzystać do programów jakichś telewizyjnych, to tamta opcja chyba już jest dużo droższa, więc dla takich YouTuberów wydaje mi się Epidemic Sound kosztuje 13 euro. Są jakieś programy darmowe, można sobie poszukać, rozejrzeć się. Ktoś mi polecił ten Epidemic Sound, więc ja z niego korzystam. Bardzo jestem zadowolony. Podoba mi się muzyka znajdująca się właśnie w tym, na tym portalu. Czyli nie wiem, jak to tam się nazywa. I tyle, więc ja korzystam z Epidemic Sound, więc... Akcept. Teraz taka też ciekawostka, popatrzcie, Epidemic Sound. Ja na przykład korzystam z tego Epidemic Sound, bardzo lubię. Na przykład ktoś może oglądać moje filmiki i może się zastanawiać, kurde, skąd ten gościu pobiera muzykę. I teraz w tym momencie takie portale jak na przykład Epidemic Sound mają program afiliacyjny, czyli przykładowo wchodzicie z nimi z jak gdyby współpracę. Jakieś tam trzeba sprawdzić, jakie tam warunki trzeba spełnić, ale tutaj jest Carers, chyba to tutaj.
Tak czy inaczej, tutaj w tym Carers albo referral trzeba sobie obczaić, można się tam z nimi kontaktować i w tym momencie oni generują linka dla Was. Wy sobie tego linka wrzucacie pod swoje filmiki i ktoś, kto na przykład uczy się edytować, wchodzi sobie pod, na przykład na ten Wasz YouTube kanał, ogląda filmiki, mówi: kurde, fajna muzyka, ciekawe, może ma jakieś namiary. Idzie w dół, po prostu w opis, patrzy, jest Epidemic Sound, wchodzi w to, rozgląda się, być może nie decyduje się od razu, ale w przyszłości, gdzieś tam do 30 dni chyba tak to działa, że jeśli się zdecyduje na korzystanie z tego Epidemic Sound i zapisze się tam, opłaci sobie tą opcję, to wy po prostu dostajecie prowizję i wydaje mi się, że to jest chyba tak długo jak ten, jak tak długo jak ta osoba będzie korzystała z Epidemic Sound, tak długo jakaś tam część, jakiś tam procent tych pieniędzy, które płaci miesięcznie Kolo, czy tam sobie jakaś dziewczyna idzie na wasze konto i na takiej zasadzie działa affiliate marketing, partnerski. Wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej się rozwijać i będzie można po prostu zarabiać na promowaniu firm, co ja też gdzieś tam w przyszłości będę próbował robić. Zobaczymy, ale nieistotne. Zobaczcie, to jest mój kanał i to się jakoś tak samo ustawiło, ja nawet tego nie ustawiałem. Jak się zarejestrowałem, tutaj zalogowałem, to po prostu, proszę ja Was, gdzieś mi to od razu się połączyło z moim YouTube'em i tutaj Epidemic Sound jak gdyby dla mnie rekomenduje muzykę na podstawie utworów, które już wybrałem wcześniej, czyli na przykład tutaj są, tutaj w tej pierwszej rubryce są jakieś tam, jest jakaś tam muzyka, którą oni wybrali dla mnie na podstawie tej muzyki, którą wykorzystywałem. I tutaj popatrzcie, są takie znaczki, jak gdyby takie odhaczniki, nie wiem też jak to się nazywa, to są utwory, które już pobierałem, a jak jest plus, to po prostu są utwory, których nie pobierałem. I teraz popatrzcie, odpalam. Co to jest? Tu sobie tym paskiem na dole przesuwamy po prostu. Bardzo, jak już później gdzieś tam opanujecie to trochę i będziecie chcieli wybrać jakąś muzykę, to będziecie też zauważać, że po prostu jesteście dużo szybciej w stanie wybrać muzykę, która Wam odpowiada i tyle, więc patrzcie, play. Spoko. To pamiętam, że miałem. Gościu śpiewa. No i teraz w tym momencie tak, co ja robię, ja Wam na szybko pokażę, bo tutaj widzę, że niektóre utwory mi się podobały i teraz robię tak. Tworzę swoją playlistę, czyli daję sobie add to playlist, czyli przykładowo ten, który mi się utwór podobał. Ten może nie. Ten jest nawet spoko, nie wiem czy go wykorzystam czy nie, ale dodam go do swojej playlisty, czyli daję add playlist i robię sobie nową playlistę, czyli odcinka Ucz się edytować, czyli daję sobie nową playlistę, nazywam ją Ucz się, żeby wiedzieć o co chodzi. Save. I teraz jak zobaczycie tutaj, jak sobie nacisnę mi, czyli ja, tutaj mam wszystkie te swoje odcinki, które gdzieś tam wcześniej zapisywałem na takiej samej zasadzie, jak Wam pokazuję teraz, jak tworzę playlistę. I teraz widzicie, ucz się. Aha, nie napisałem 7. No dobrze by było. Ucz się, widzicie? Jeszcze, o, nawet można zmienić tę nazwę. Rename. Ucz się. 7. Save. O, nazywa się Ucz się 7, dobra. I widzicie, mam ten pierwszy utwór. I teraz Epidemic Sound już na podstawie tego pierwszego utworu Suggested Tracks, czyli sugeruje mi, jakie traki mogą mi odpowiadać na podstawie tego, którego już wybrałem, czyli mogę sobie od razu sprawdzić.
przewijać, kombinować, ale dużo tych traktorów dzisiaj jeździ, kurde. Przepraszam za jakiś taki dźwięk w tle tych przejeżdżających samochodów, no ale cóż. No i obczajacie sobie. Czyli teraz tak. Tutaj jak widzicie mam wszystkie odcinki, które edytowałem wcześniej i daję sobie na przykład 35 odcinek. I odpalam sobie muzykę po prostu 35 odcinka. To jest pomocne na takiej zasadzie. Przeszaleli z tymi traktorami normalnie. Ty nas te jakieś mają chyba zlot te. Myślę, że mają chyba jakiś zlot, bo właśnie gość jechał takim starym traktorem. Oni tutaj właśnie często robią jakieś takie farmerskie zloty, także mam nadzieję, że zaraz się skończy ta parada. Dobra. No i tutaj, tak jak mówię, odpalacie sobie na przykład odcinek 25. Przykładowo ja mam już tam te swoje playlisty z odcinka 25, bo na przykład przypomniałem sobie, że w 25 odcinku tam miałem fajną muzykę dopasowaną do tematyki odcinka i odpalam sobie na przykład odcinek 25. Tutaj mam muzykę, którą wybrałem do tego odcinka 25. A tutaj od razu Epidemic Sound sugeruje mi, jakie traki na podstawie tych, które wykorzystałem, mogą mi odpowiadać. I na podstawie tych traków mogę po prostu gdzieś tam próbować szukać innych. To jest jedna rzecz. A teraz, jeśli mamy jakiś track, który nam się podoba. Wow. Jeśli mamy jakiś track, który nam się podoba, to tutaj mamy takie urządzenie Find Similar. Naciskamy i wyszukuje nam Epidemic Sound po prostu podobnego utworu z tym, który właśnie sobie znaleźliśmy, który nam się podoba. I na takiej zasadzie to wygląda, więc teraz wracam do Epidemic Sound, do strony głównej. No i będę szukał muzyki, teraz tak. Ten pierwszy cały tutaj, jak widzicie, ta pierwsza część, to są takie pierwsze utwory, które są sugerowane przez Epidemic Sound na podstawie mojego całego kanału. Tutaj jest drugi panel, gdzie też mi jakąś sugerują muzykę More of What You Like, czyli więcej z tych, które mogą ci podobać. Tutaj są jakieś Featured Playlist and Themes, czyli tutaj są już przygotowane na przykład jakieś utwory pod Sport and Action, Travel, robienie vlogów, Cinematic, Creator Picks, czyli ci kreatorzy, którzy wybierali najczęściej, też będą pokazywane. I tutaj na samym dole jest to, co najczęściej właśnie jest wybierane przez ludzi. Można sobie też obczaić. A na samym dole jest New Release, czyli nowo dodane. Tutaj jest to też uporządkowane według nazw artystów. A tutaj można sobie nacisnąć View All Last Tracks, czyli wszystkie ostatnio dodane traki. I tutaj można sobie znowu jechać i szukać. To już jest po prostu kwestia tego, żeby spędzić czas, bawić się tym, szukać tej muzy, dobierać taką muzykę, jaka nam się podoba i tyle. Ja zawsze ze mną ta muzyka musi grać, to jest mój kanał, wiadomo, więc ja po prostu staram się go robić tak, żeby mi się podobał przede wszystkim. Mam nadzieję, że komuś też może się spodoba, bo ludzie są różni, mają różne gusta muzyczne, mają inne, czasami różne poczucie humoru. Dla niektórych to może być śmieszne, dla niektórych może być głupie, także to jest normalne. Jest tyle ludzi na świecie, w Polsce, że jeśli będziecie robić coś systematycznie i będzie to fajne, wydaje mi się, że prędzej czy później, nawet po 7 latach, jak można zauważyć na podstawie youtuberów, którym gdzieś tam się udało też po latach wystrzelić ze swoim kanałem, to po prostu gdzieś tam może zadziałać. Więc wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu bawić się tym, znaleźć coś, co się lubi robić i tyle. Więc ja teraz po prostu szukam muzyki. Wracam do Epidemic Sound.